Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Diablo 4. Ostatnio udało nam się załatwić pewne sprawy w wiosce pełnej, wydawać by się mogło, kanibali oddających cześć demonicy Lilith, która powróciła do sanktuarium i będzie chciała je ochronić przed siłami zła, jakkolwiek by to nie brzmiało. No ale oczywiście ona też stworzyła to sanktuarium razem z Inariusem, jeśli dobrze pamiętam. A my tymczasem mamy znaleźć chatę pustelnika, więc razem z naszą Helgą ruszamy, słuchajcie, na łowy. Piwnica to niewielkie pomieszczenie o przeróżnej zawartości. No to włazimy. Jak mielibyśmy zebrać lepszy lucik, który pozwoli nam później siekać potwory, a nie cebulkę, szybciej, to czemu by nie? Pewnie tutaj znajduje się jeden główny jakiś duży szkieletor. Tak, kapitan strażników. Nieźle, ale co wyście tutaj pilnowali? Znaczy, czego wyście tutaj pilnowali? Niestety niczego. W sensie nawet nie pilnował ten szkielet jakiejś takiej większej skrzynki. No trudno. To lecimy dalej. Pytanie, czy jakby całą mapę tutaj sobie eksplorować, czy niekoniecznie, nie? Kapliczki zapewniają różnorodne, krótkotrwałe premie. A ta daje co? Kapliczka obrony. Okej, okay. Ty. Bo jak ja cię dupnę, to zobaczysz. Dobra, i my tak naprawdę mamy teraz lecieć gdzieś w prawo. O, skrzyneczka. Biorę. Mimo tego, że białe, to na razie białe i tak może być lepsze. Możemy znaleźć jakieś lepsze przedmioty na po prostu wyższy poziom, tak? Bo one teraz te... A wy co? Bo teraz te poziomy latują całkiem sprawnie. Co tam nas bije? Halo? Dziękuję. Nogawice włóczęgi biorę. Za darmo. To i ocet słodki, jak to mówią. Dobra, lecimy tędy. I tutaj będziemy wchodzić prawdopodobnie w nowy obszar. I na tym obszarze gdzieś musi być ten pustelnik. Z racji tego, że oczywiście chcielibyśmy w dużej mierze skupić się... Podczas podróży po świecie można znaleźć zioła oraz rudy, które rzemieślnicy mogą wykorzystywać na różne sposoby. To może to zbierzmy, nie? Może temu pustelnikowi takie coś będzie potrzebne. Okej. Bo jakby nie patrzeć, wspominałem, że chciałbym się skupić na fabule w tym Diablo 4, zwłaszcza tutaj na YouTubie. Nie na jakimś wielkim tryhardowaniu. O, proszę bardzo. Swoją drogą, podobno w tym Diablo nie ma generowanych losowo jakichś tam tych obszarów. Tylko wszystko jest na swoim miejscu, normalnie ręcznie stworzone. A, no i co tutaj mamy? Przybory uzdrowiciela wyglądają na dopiero co użyte. Zioła, grzyby, narządy, nie do gotowania. Co tam się kryje? O, nie, proszę bardzo. A tu jeszcze chyba było coś... Cokolwiek tu się waży, okropnie cuchnie. Uwagi na temat okazu. Młodzik. Niedawno przemieniony. Łatwa zdobycz. Dalej na południe niż pozostali. Rozprzestrzeniają się. Pokryta zaschniętą krwią, służy do łapania zwierząt czy ludzi? Niech zgadnę, pan pustelnik. Trochę druid. Jeśli decydujesz się już wtargnąć do mojego domu, grzebać w moich rzeczach,
To miej na tyle przyzwoitości, by coś ze mną zjeść. Jestem głodny. A już myślałem, że będzie bitka. Ciekawa historia. Niestety jest też prawdziwa. Skąd się wzięła ta wizja? To ci życzliwi wieśniacy podali ci krew, Lilith. Krew demonicy. I to nie byle jakiej. Córki nienawiści. Matki sanktuarium. Została wygnana eony temu. Ale ten świat jest jej dziełem. Przepowiedziano, że powróci. Czego ona chce? Oto jest pytanie. Sanktuarium od zawsze tkwiło w samym środku odwiecznego konfliktu. Wojny między aniołami i demonami. Ale Lilith nie służy żadnej ze stron. Ma wobec nas własne plany. Co ze mną? Zostałam spaczona? Tego nie wiem. Ale na pewno coś was łączy. Co z tym zrobisz? Wykorzystam to. Dowiem się, czego chcę. Dobrze. W takim razie ci pomogę. Odpoczywaj, póki możesz. Lorat. Potem ruszymy do Kiewosadu. Jeśli nie uda nam się powstrzymać Lilith, wszyscy jesteśmy zgubieni. Okej, czyli pustelnik nazywa się Lorat. Poszukiwanie odpowiedzi, super. Wyrusz z Loratem do Kiewosadu. No to let's go. A zaraz, czy tam mieliśmy jakąś skrzynkę? Jeszcze coś? Nie. Dobra. Czyli mamy też kogoś, kto nam będzie towarzyszył tutaj. Super. No to let's go. Prolog. Wędrówka jest blisko ukończenia. Kiewosad chyba... Tak blisko miasta. Zło sprowadzone przez Lilith się rozprzestrzenia. Kiewosad akurat chyba nie będzie ostatni... O, serce demona biorę. Nie wiem po co mi to, ale biorę. Jak wypadło? Oj, kolego, nie będziesz ich tutaj słyszał. Nie ma takiej opcji. Where now? Hello? O kurde, tu jest jakiś kurde twardszy przeciwnik. Jakiś bydlak śmierdziel taki duży. Okrutka... A, co jest? Co tu się stało? Halo? Co to za posąg? A ten posąg? Anioła Inariusa. Na pewno słyszałaś przedstawicieli katedry rozprawiających o ich przenajświętszym ojcu. Tak. Cóż, jest prawdziwy. Anioł kroczy między nami. A kiedy dowie się, że Lilith jest tutaj, poleje się krew. Są odwiecznymi wrogami. Wciągnął cały nasz przeklęty świat w swoją waśń. Chyba, że ich powstrzymamy. Inarius... Nie zwlekajmy. Kiewosad jest już blisko. Dlaczego są wiecznymi wrogami? Bo byli kiedyś parą. To oni stworzyli wspólnie sanktuarium. Z tego, co się orientuję. No tylko, że właśnie, został sam Inarius, którego czczą. Inskrypcje znaczą ślady pazurów, przez co jest mało czytelna. Niechaj znóż poruszków przerządzących tę świętą ziemię prawie światłość. Ojca Inariusa zwróć twarz jego pouj. No, więc tak to jest, słuchajcie, jak się związek rozpadnie, to później te dwie osoby zazwyczaj są bardzo dużymi wrogami. Stać! Aby wejść do miasta, musisz... Nie mamy na to czasu. No właśnie, nie mamy na to czasu, halo. O co chodzi? Aby wejść do Kiewosadu, musisz wpierw dokonać rytualnego oczyszczenia. To zupełnie bezsensowny gest, ale daje niektórym ukojenie. Jak śmiesz! Chyba się obruszył. Po prostu go przepuść, młody.
Przez lata próbowałam przekonać Lorata do odprawienia rytuału. Dobrze, ale tylko jego. A nie? Widzimy się w środku. Aha, ja rytuał muszę odprawić. Weź kawałek uświęconego drewna z kapliczki i wyryj na nim grzech, który cię kłopocze. A ja nie mam grzechów. Następnie wrzuć go do paleniska. Wyryj na grzech. Albowiem jak ogień spopiela drewno, tak i światłość wypali twój grzech. Wyryj na drewnie napis strach, gniew, pycha, chciwość. Na drewnie nic nieznaczące wzory. Co za strata czasu. Mówiłaś coś? Nie, nie, wszystko jest okej. Okay. Teraz już mnie oczyści ogień. Czuję się oczyszczony. Dobrze, zapewne czujesz się, jak gdyby zdjęto ci z barków ciężkie. O tak, jak najbardziej. Witamy w Kiowosadzie. Ale mi ściągnęło. Czuję się tak ściągnięty, że wola Boga. Zadania priorytetowe. Wprowadzają lub blokują nowe funkcje i systemy. Zadania priorytetowe. No to zaraz, czekaj. Tu mamy w takim razie dwie rzeczy. Porozmawiaj z Loratem. Pogadajmy najpierw z nim. Co napisałaś na tej desce? Coś mi mówi, że nic. Szczerze mówiąc, to doskonale to rozumiem. No, widocznie masz podobnie. Nie, żeby to miało jakieś znaczenie. Wybierasz się gdzieś? Wyruszam na suche stepy. Spróbuję znaleźć bladego człowieka z twojej wizji. Muszę wiedzieć, jaką rolę odgrywa w tym wszystkim. Ale najpierw musisz odzyskać coś, co należy do mnie. Ja w tym czasie dokończę negocjacje. Moją własność znajdziesz u kupca w centrum miasta. Powiedz mu tylko, że cię przysłałem. Okej, mate. Co wieśniacy robili w tych ruinach? Składali ofiary, przywoływali demony, wykorzystywali wspaniałe dary, które otrzymali od Lilith. Czyli Lilith dobra, bo daje, tak jak u nas też w Polsce dają. Nieważne, opowiedz o Inariusie. Przedstawiciele katedry uwielbiają o nim perorować, zwłaszcza o jego uwięzieniu w piekle, śmiałej ucieczce i chwalebnym powrocie do świata, który stworzył. Ale umiejętnie omijają fakt, że kilka tysiącleci tortur z rąk demonów zamienia cię w skurwysyna. True, true. Tak, była taka przepowiednia. Zapowiadała nadejście najwyższych złych. Powrót Inariusa i Lilith. Zagładę naszego świata. Inarius postanowił ją wykorzystać do własnych celów i umieścił ją w Ewangelii Katedry Światłości, żeby móc zgrywać bohatera, którego przeznaczeniem jest nas zbawić. A to on między innymi jest też jakby tematem tej przepowiedni. Łękowaty grzbiet, wielmo na oczach. Biedaczka będzie lada moment ustąpić. No dobra, co my tutaj? Punkt kontrolny, super, czyli tak zwany waypoint, wayshrine. Niektóre rzeczy są jeszcze poblokowane, ale to nic, lecimy dalej. Tutaj, od kupca mamy coś jego odzyskać. Lorat mnie przysłał. Zatem starzec wreszcie zdecydował się ją odkupić. Ozren. Z tego, co go znam, pewnie nie wspominał, że trzeba będzie sypnąć groszem, co? Nie mam hajsu. Jeśli zaczynam. Chcesz odzyskać broń, musisz za nią zapłacić. Dobra, ile? Ile? Glebia Lorata. No dobra, dawaj ją. Zaczekaj. Dziadyga sprzedał mi też to. Mówił, że już tego nie potrzebuje, ale myślę, że i tak chciałby go odzyskać. Na mój koszt. Dziękuję. Dziwny amulet. Czy my takowy... Zaraz. Materiały i współczynniki. A, zadaniowe, dobra, jest. Stary amulet o nietypowej stylistyce. Widać po nim lata intensywnego używania. Być może służył za symbol jakiegoś stanowiska. No nie trzeba zapytać. Czy idziemy mu oddać to, co jego? No i wydaje mi się, że na te suche stepy wypadałoby z nim pójść. Cóż, wybacz.
Dał mi też ten amulet. Co to jest? Symbol Horadrimów, starożytnego zakonu magów i uczonych, którzy przysięgli bronić sanktuarium przed demonami. Niewielu nas już zostało. Nas? Poza mną jest jeszcze jeden. Zwie się Donan. Jego rozległej wiedzy o demonach dorównuje jedynie jego zarozumiałość. Zdaje się, że mógłby nam pomóc. No, co dwóch Horadrimów to nie jeden. Poszukać go w Skosglen. Nie zapominaj jednak o katedrze. Mogą okazać się równie cennymi sojusznikami. Mimo wszystko, nie? Idziesz ze mną? Wyruszę na suche stepy, spróbuję dowiedzieć się, kim jest ten blady człowiek. Dołącz tam do mnie później, ale bądź ostrożna. Twoja więź z Lilith i te wizje. Jesteś kluczem do jej znalezienia i pokrzyżowania jej planów. Sir, yes, sir. Czyli ty na suche stepy, a my... Bywa czasami, że pisane nam jest spotkanie, którego się nie spodziewamy. Czy to przypadek, czy ręka losu, nie nam jest dane to kwestionować. Podróżniczka zagubiona w burzy, nakarmiona krwią Lilith, ocalona przez samotnego mnicha. Różne żywoty i wypadki splecione właściwie przez co? Przeznaczenie? Może. A może to jakaś większa siła pociąga za sznurki? Tego nie wiedziałem. Ale myślałem wtedy, że mam szansę uratować ludzkość przed córą nienawiści. Połączenie między nią i podróżniczką dało mi nadzieję. Kto by się spodziewał? Tab, żeby zobaczyć mapę świata. No to naciskam tab, żeby zobaczyć mapę świata. Okay. Czy to są zadania poboczne? Zadanie poboczne, kufry z Menstadu i wzmocnione morale. Ulala, całkiem duży ten świat, powiem szczerze. Znajdź Donana, spotka się z Loratem. To jest poziom 10, to jest poziom 15. Więc jeszcze tutaj co nieco będziemy musieli podziałać. A tutaj? Dobra, zobaczmy najpierw tutaj. Jesteśmy niedaleko zadań pobocznych, więc można byłoby rzucić okiem. Znajdź swoje zakupy. Niedawno zakupione przedmioty można znaleźć w miejscach tab oznaczonych symbolem. Okej. Brakujące fragmenty. A kto nam będzie identyfikował przedmioty? To jest też zastanawiające. Co tutaj za zadanko jest? Czym się martwisz? Tak, cóż, Bozan miał dostarczyć nasze żądania dziesięciny do Menestadu i jeszcze nie wrócił. Może mogłabyś rozejrzeć się po gościńcach i sprawdzić, co go zatrzymało? Katedra musi otrzymać to, co jej się należy. Okej, right. Poszukaj mnicha Bozana przy drodze do Menestadu. Czy mamy to w jakiś sposób zaznaczone? Mamy, dobra. To jeszcze można byłoby wziąć to drugie zadanie poboczne i wydaje mi się, że można byłoby iść wtedy... A co tu się dzieje? Powiadam ci. Mój sąsiad jest opętany. Czai się pod moimi drzwiami. Mam rocie jakieś przekleństwa. Typowy sąsiad, słuchaj. Jasne. I na pewno to nie ma nic wspólnego z pieniędzmi, jakie jesteś mu winien, co nie? Pewnie ma. Co tu się dzieje? Jak się wiedzie w Straży Miejskiej? Nowi rekruci. Nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Noc. Zasługują na pochwałę. Ale nie mogę pozwolić, żeby uznali mnie za miękką. Możesz im pogratulować w moim imieniu. Dla ciebie to łatwy pieniądz. Rekrutom wzrośnie motywacja. A mnie nadal będą uważać za twardą suczkę. No tak, nie możesz ich wszyscy pochwalić. Zyskają. Okej, bo pomyślą, że jesteś słaba. Okej, dobra, to w takim razie gdzie są ci wszyscy? Tutaj koszary pewnie jakieś, co? Witaj. A co ja mam im zrobić?
Mieszkańcy Kiewosadu, światłość potrzebuje obrońców. Każdy, kto wstąpi w szeregi pokutnych rycerzy, otrzyma przeszkolenie, wyżywienie, schronienie i szansę na oczyszczenie swojej duszy z grzechu. Co ja mam tutaj zrobić? Zaproś do drużyny, handlu. Prowokacja, przepraszam, Wiwat, o. Dobra robota. Dobra robota i tyle, wystarczyło, słuchajcie. Okej. Okay. Dzięki. Mam nadzieję, że się do tego nie przyzwyczają. No, częściej do nich zachodzić nie mam zamiaru, żeby mówić im, że to dobra robota. Okej. Okay. I w takim razie gdzie... Zaraz. Uda się do Katedry Światłości. Tutaj jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia. Mieliśmy z nimi porozmawiać. Bo oni mogą nam być przydatni w tej całej walce. Dobrze, żeby wiedzieli, że coś takiego się dzieje. Zrodziliśmy się z grzechu! Jesteśmy dziećmi ciemności! Ale światłość Ojca można odnaleźć dzięki szczerej pokucie i niezachwianej wierze. Kroczmy w światłości! Musimy zawsze wystrzegać się grzechu, bracie. Tak, wielebna matko. Niech światłość Inariusa wypali wszelką nieprawość. Niech pokusa nie odwodzi się od jego blasku. Niech prawość zmyje wszelki brud grzechu. Odrzućmy ciemność, albowiem to światłość musi zwyciężyć. Odrzućmy ciemność, albowiem to światłość musi zwyciężyć. To ona przybyła z Nowiska? Tak, wielebna matko. Lorata nie ma z tobą? Nie, posłał mnie samą. Popełniłem błąd, pokładając nadzieję w tym starcu. Co mogło być dla niego ważniejsze? No dobra, weź nie szkaluj, on poszedł dalej robotę robić. A zatem wiesz... Jeden z naszych rycerzy poinformował nas, że w Dolinie Wichrów pojawiła się demonica. Opis pasuje do istoty, którą widziano w Nowisku. Jeśli zechciałabyś wyruszyć do Jeleśna i dowiedzieć się, co tam zaszło, zyskałabyś wdzięczność Katedry Światłości. Planowałam posłać Lorata, ale... Zawiódł! Po raz kolejny! Oj tam! Z Loratem czy bez niego, woli Inariusa stanie się zadość. Bez przesady z tą wolą Inariusa, w sensie, co on wam daje oprócz nadziei, że coś wam da? Raport rycerza, tak? Gdzie tutaj coś jest? Wielebna matko, otrzymałem wieści o tym, że w pobliżu kopalni w Jeleśnie widziano rzekomo rogatą kobietę. To może być demonica. Wykonaliśmy rutynowe czynności, ale na razie niczego nie znaleźliśmy. Wysłałem w głąb kopalni kapłana pod zbrojną eskortą rycerzy. Prześlę wieści, gdy tylko się czegoś dowiem. Okej. Okay. A my przy okazji mamy nowy punkt umiejętności. Trąba powietrzna, moc starożytnych, obuchowe. Podtrzymanie, wypiętrzenie. Może być moc starożytnych. A, jeszcze coś? Jego umiejętności są niezrównane, ale jak widać, nie można na nim polegać. Na Loracie? Nie powodowała nim obojętność. Wyruszył na poszukiwania bladego człowieka, który towarzyszył Lilith. A więc ktoś jej pomaga. Ach, z jaką łatwością ludzie ulegają ciemności. Z jaką łatwością ludzie ulegają ciemności, ale światłości również, jak widać. Jest pomiotem jednego z najwyższych złych. Nie wątpię, że Nowisk to był dopiero początek. Będzie zabijała dalej. Tylko niewiernych. Ale przepowiednia mówi, że pokona ją nasz ojciec, Inarius. Tam, gdzie króluje wiara, lęk nie ma przystępu. Dobra, i jeszcze co się wydarzyło w Jeleśnie?
dowódca straży z naszej trzutki Vigo. Przysłał wieści o dziewczynie, która rzekomo widziała rogatą kobietę. A, czyli trochę plotki takie. Nie możemy tego zignorować. Głuchy telefon. Znajdź go. Powinien już mieć silne poszlaki. Okej, dobra. Może to akurat będzie w stronę miejsca, gdzie mamy zadanie poboczne. A otóż nie, bo to jest tutaj. To może najpierw byśmy zrobili mimo wszystko to zadanie poboczne, bo zadanie poboczne jest na 6 poziom, a zadanie główne jest na 7 poziom. Tak to jakoś wygląda. Kiowosad. Czy my tędy wyjdziemy? Na północny zachód tak naprawdę potrzebujemy, nie? Chyba tak. Czyli tędy. Czy mamy coś lepszego? Skrzynka z ziołami. O, zbieram. I co my tu ma... O kurde! Oprawca klanu lodu. Co to jest ciemiężyciel? Inni gracze. Sukub. Wyglądały trochę lepiej te sukuby, widzę w tym. W Diablo 2, no ale... Cóż to jest? Obole. Kończąc wydarzenia zdobywasz obole. Wydaj je u sprzedawcy osobliwości. Weźmy sobie nowe nóżki. Lepsiejsze. I tutaj mamy jakieś zadanie poboczne, tak? Hello. Dopiero na 7 odblokują mi się możliwość wykorzystywania tych umiejętności takich, no, niepasownych, nie? Rudki żelaza. Kurde, gdzie oni są? Tędy? Nie. Kurde. Całkiem twarde te gnojarze. Dobra, wbił kolejny poziom, więc GG. Tam coś jest. To wydaje mi się jest miejscówką, którą trzeba odwiedzić. To nie oni? Przydałoby się jakieś AOE. No tak to dobijemy każdego po kolei. Nic, zbierzmy jeszcze to. No wypadł mi te pajęczaki jedne. Poszukaj mnicha Bozana przy drodze do Menstadu. A to nie będzie na przykład tutaj też? Lodowy grób? Może tutaj, kurde, go wcisnęli? Jest też taka opcja, nie? A nie, jednak nie. Zadanie nas prowadzi na górę. To gdzie on, kurde, będzie? A, ten obszar nam się teraz zacieśnia. Czyli sprawdziłem jakąś część. Tu nie było tego Bozana. O kurde, gule. O, znalazłem. No dobra, ale najpierw odwalmy gule. Dzięki. No, wypadł. To ty jesteś mnichem? Rzeczy samej, to ja. Mój strażnik zwrócił się przeciwko mnie. Próbował mnie udusić. Jedyne, co udało mi się zrobić przed utratą przytomności, to stoczyć się z klifu. Muszę wrócić do Kiowosadu i poprosić o eskortę rycerzy. Proszę, zanieś żądania dziesięciny do kupca, Lorda Talguna, w Menestadzie. Okej. Jeszcze tylko kuferek tam. Żądanie dziesięciny. Super. W Menestadzie... Czyli to nie tutaj jest. Znaczy to nie jest ta miejscówka, z której przychodzę, tylko jeszcze jakaś inna. To tędy chyba. Szkieletorki nam raczej niepotrzebne.
do ubicia. Tutaj prawdopodobnie będziemy mieli, jeśli to jest Menestad, czyli jakieś dodatkowe miasto, to pewnie będzie Waitrine. I bardzo dobrze. Teraz będziemy mogli sobie szybko podróżować. O, i widzę, że mamy też kolejne zadanie poboczne tutaj. Ach, jakże. Bardzo dziękuję. Muszę poczynić niezbędne przygotowania. Proszę mi wybaczyć. Jak tu się stało? A, i zadanie wykonane. Powinno być. Okej. Spokojnie, mój panie. Spokojnie. Ach, tak. I zadanie wykonane. Kontynuuj, Iste. Dobrze wydane złoto. No to sobie zrobimy już, pociągniemy sobie to zadanie poboczne, dobrze wydane złoto, a później pójdziemy za tymi... do tej jeleśni, za tymi jakimiś tam plotkami, że widziano tam demonice. O kurde, wstawiłem sobie znacznik. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.